No to szykuje się kopanie dużej dziury na świeżo wyremontowanej ulicy Krzymińskiego. Ale jak się spotkają takie gwiazdy jak prezydent Brejza i prezes Gabski, to się musi tak skończyć. Od mieszkańców dowiedziałem się, że zanim miała być wyremontowana ulica Krzymińskiego, miały być położone nowe rury wodociągowe wzdłuż tego bloku. Ale to się nie stało. I jeszcze jedna ciekawostka. Komu świeci ta latarnia? Chyba tylko ptaszkom. Tak się buduje w Inowrocławiu. Podobno latarnia obok nie świeci od początku oddania tej ulicy.